Piąte zestawienie wieści i wracamy do wirtualnej rzeczywistości. Dziś przegląd prasy, wieści o grubych dealach, a także powroty i zapowiedzi growe. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Kolejny przegląd prasy i artykuł o VR w dużym medium. Tym razem na tapet bierzemy Rzeczpospolitą i artykuł z 13 grudnia pod tytułem Chmura, VR oraz 5G to przyszłość gamingu. Gry mocno przyspieszą. Pomijając pozostałe składowe, jest to następny news z optymistycznym nastawieniem do VR, co jest bardzo budujące. Przeczytamy w nim sporo o metaversie, gdzie wypowiada się m.in. prezes firmy Epic VR, jednej z niewielu, które się zajmują w tym w naszym kraju. Poza tym przeczytamy o opiniach i nadziejach związanych z przyszłością VR ustami innych prezesów firm. Moim zdaniem warto rzucić okiem. A skoro mowa o firmach zajmujących się XR w ogóle, to mam wieść ze stajni jednej chyba z największych i najbardziej doświadczonych polskich spółek tym się zajmujących. Immersion, bo o nich mowa, zyskało nowego inwestora. iFit ze Stanów Zjednoczonych, czyli jedną z największych globalnych firm zajmujących się sprzętem do ćwiczeń i treningami online. Spółki już współpracowały w przeszłości ze sobą, na przykład przy Nordic Track VR Bike. Czy ta inwestycja da jakiegoś kopa Immersion? Zobaczymy. Weterani VR, czy pamiętacie The Blue? Dla tych, którzy nie znają, The Blue, wydane w 2016 roku, było jednym z najpiękniejszych, a przez niektórych nazwane nawet przełomowych doświadczeń VR. Mogliśmy w nim przenieść się do podmorskich głębin, towarzysząc na przykład wielorybom, czy zwiedzając rafę koralową. Teraz doświadczenie, odświeżone przez twórców z WeVR, powraca i z jakiegoś powodu zostało wydane jako osobna aplikacja z dwoma starymi częściami jako DLC i jednym zupełnie nowym, w którym zwiedzimy karaibskie wody. Co myślicie o takim podejściu i takiej zmianie, jeśli chodzi o wydanie gry? Dajcie znać. Czy słyszeliście o nowych goglach samostójkowych od HTC? Vive XR Elite na papierze wyglądają co najmniej w porządku, odstrasza od nich jednak bardzo wysoka cena. Aż 6800 zł polskich. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Miłą wieścią tutaj jest fakt, że w pakiecie startowym do gogli nowi gracze otrzymają nasz VR-owy hit eksportowy, czyli Green Hell VR. Fajne wyróżnienie i dobry marketing, ale obawiam się, że mało kto skorzysta. Dwudziestego 1 grudnia zeszłego roku od Vertigo Games, VR-owego ramienia grupy Plion, gruchnęła wieść o wzięciu pod swoje wydawnicze skrzydła rodzimego Carbon Studio i ich najnowszego dzieła, a właściwie rozwinięcia dodającego tryb wieloosobowy. Mowa o grze Wizard Dark Times i dodatku Brotherhood. Podstawka sprzedała się w ponad 350 tysiącach kopii, a multiplayer otwiera nowe drzwi i może pozwolić, aby ten ładny wynik jeszcze znacznie poszerzyć. Trzymam kciuki. Jedna z najbardziej oczekiwanych kontynuacji, jeśli chodzi o gry VR-owe i przedstawiciel ginącego już niestety gatunku gier PC VR, Vertigo 2, doczekał się po kilku latach aktualizacji dema. Powiecie, demo? Czym tu się ekscytować? Ano tym, że zmieniono i poprawiono dosłownie wszystko. Fizykę, oświetlenie, SI wrogów, grafikę i tak dalej. Wszystko po to, żeby zachęcić do zagrania w pełną wersję, która ma się ukazać już w marcu. Jak myślicie, czy gra ma szansę na sukces jako gra tylko PC VR-owa? Dajcie znać w komentarzu. Reddit to kopalnia ciekawostek, jeśli chodzi o VR. Czego to ludzie tam nie wynajdą? Na przykład użytkownik NastyJMan przeanalizował podsumowanie zeszłego roku, uwaga, uwaga, Pornhub i zauważył, że przedstawiciele pokolenia Z, czyli urodzonych między 1995 a 2012 rokiem, chociaż tutaj zdania są różne, ale mniej więcej z tego czasu. No i nasi nastolatkowie dwukrotnie częściej od innych sięgają po pornografię w kategorii VR. Ciekawe, prawda? Timberman to jeden z naszych hitów eksportowych. Grę pobrały miliony graczy na całym świecie. Dzieło Pawła Kitajewskiego zdobyło też wiele, wiele nagród. I stworzeniu VR-owej wersji tej gry podjęło się studio Gameformatic, a wersja Steamowa ukazała się w sierpniu zeszłego roku, niestety nie znajdując wielu fanów. Ale od niedawna, czyli 5 stycznia, będzie szansa na poprawę. Gra została wpuszczona do Oculusowego App Lab'a, czyli jest już dostępna na Questa. Aż chyba sam spróbuję. Ciekaw jestem też, czy w planach jest port na Pico. Wtedy tym bardziej chętnie bym zagrał. No i jak? Znaleźliście coś, co wam wcześniej umknęło?
Jeśli się Wam podobało, to zapraszam do przejrzenia starszych wieści. Odnośnik pojawi się zaraz o gdzieś tutaj. Tymczasem ja dziękuję pięknie za uwagę, trzymajcie się, cześć!